Ja myślę, kochani, że kiedy czytamy Biblię, szczególnie Nowy Testament, uzmysławiamy sobie po raz kolejny, jaką praktyczną osobą był Pan Jezus. Kiedy chodzi o tematy, które poruszał, mówił o rzeczach, które człowiek najbardziej potrzebuje. Mówił o jedzeniu, o piciu, mówił o dachu nad głową i wielokrotnie utożsamiał to samym sobą. Mówił, ja jestem chlebem, ja jestem wodą życia. Albo jeśli budujesz dom, to zacznij od położenia dobrego fundamentu. I o czymś takim chcę dzisiaj razem z wami czytać. Proszę, byście otworzyli Ewangelię Mateusza, rozdział 7, gdzie w wierszu od 24 do 29 Mateusz, pisząc Ewangelię, cytuje słowa Jezusa, jak powiedziałem, fragment kazania na górze, gdzie Pan Jezus mówił tak. Strona 1035, 7, 24 do 29. Każdy więc, kto słucha tych słów moich, wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny, wezbrały rzeki, powiały wiatry, uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, wezbrały rzeki, powiały wiatry, uderzyły na ów dom i runął, a upadek jego był wielki. A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką Jego, albowiem uczył je jako moc mający, a nie jak uczeni w piśmie. Kochani, przejdę od razu do tekstu. Podobieństwo, jakie występuje pomiędzy tymi dwoma postaciami. Tych dwóch budowniczych cechuje to samo pragnienie, ten sam cel, ten sam pomysł, idea. Obydwaj chcą zbudować dom, w których nie tylko chcą zamieszkać, ale z pewnością ze swoimi rodzinami. Pragnęli tego samego. Zmierzali do tego samego celu i interesowali się tą samą sprawą. Obydwaj mieli te same pomysły, i w tym aspekcie nie widzimy żadnej różnicy. Ponadto wszystko wskazuje na to, że budowali dom prawdopodobnie w sąsiedniej okolicy. Co więcej, ich domy też musiały prawdopodobnie być zaprojektowane w taki sam sposób. Do tego dochodzimy do takiego wniosku, kiedy popatrzymy na słowa Pana Jezusa, jak mówi on wyraźnie, że nie istniała żadna różnica pomiędzy tymi domami oprócz jednej, oprócz fundamentu. Zdarzyło wam się kiedyś wędrować po równinie i w pewnym momencie widzieć gdzieś na horyzoncie jakieś miasteczko, nad którym góruje wieża, czy to zamku, czy kościoła. Wieżę widać z daleka. Jeśli budynek ma ładną architekturę, wieża zachwyca strzelistością, góruje nad innymi budowlami. Widzimy ją z daleka. To jest cel, który koncentruje naszą uwagę i nawet jeżeli jesteśmy zgubieni w terenie, wiemy, w którą stronę mamy iść. Jednak o trwałości, wytrzymałości zamku czy kościoła, czy jakiejkolwiek budowli nie decyduje wieża, nie decyduje to, co widać, ale decyduje fundament. Fundamenty, których nie widać, które skryte są zazwyczaj bardzo głęboko w ziemi. Nigdy ich nie podziwia, nie zachwycają swoją urodą. Nie mówimy, o jakie piękne są te fundamenty. My mówimy raczej o pięknie tego, co stoi na fundamentach. Czym masywniejsze i głębiej wpuszczone w podłoże fundamenty, z dala od ludzkiego wzroku, tym lepiej. Nie muszą być piękne. Fundamenty mają to do siebie, że muszą być solidne. Kochani, drobna różnica, jeżeli popatrzymy na tę historię, była niewidoczna gołym okiem, tym bardziej, kiedy budowa była na etapie, jak wyszła z ziemi. Wszystko już było zasypane, teraz tylko mury zaczęły piąć się do góry. Co więcej, ta różnica była niedostrzegalna dla ludzi, którzy widzieli tylko produkt finalny, bądź też dla tych, którzy nie mieli żadnego pojęcia o zasadach budowy. Ale jednak ta różnica pomiędzy tymi domami stanowiła zasadniczą cechę. Kochani, pomimo tego, że Pan Jezus w tym opowiadaniu przytacza wiele elementów wspólnych, jakie łączą tych dwóch ludzi, jakie łączą te dwa budynki, głównym celem tej historii jest wskazanie na zasadniczą różnicę. Nie chodziło o to, że Jezus teraz szuka wspólnych elementów, ale wskazanie zasadniczej różnicy.
i konsekwencji związanych z tą może drobną, wydawałoby się, albo niektórzy powiedzieliby, różnicą. Popatrzmy, jak obydwaj podeszli do tej budowy, wiersze 24-26. Każdy więc, kto słucha tych słów, wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce, a każdy, kto słucha tych słów moich, a nie wykonuje ich, będzie przyrównany do męża głupiego, który zbudował dom swój na piasku. Być może to nam nic nie mówi, przynajmniej plastycznie jakoś nie przedstawia to całej procedury związanej z budową. Ułatwieniem jest odniesienie się do Łukasza w 6 rozdziale, wiersze 46-49. Pan Jezus mówi, kto przychodzi do mnie i słucha tych słów moich, wykonuje je, podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko i założył fundament na skalę. I końcówka wiersza 49. Kto zaś słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował dom swój bez fundamentu. Czy można domy budować bez fundamentu? Widocznie można, skoro tak to zostało przedstawione. Mądry kopał głęboko. Głupi natomiast w ogóle nie kopał, nie trudził się, aby kłaść fundamenty. Według niego to była daremna strata czasu, wyrzucanie pieniędzy w ziemię, skoro można by je było wykorzystać już na punkcie wykańczania, kiedy wszyscy widzą. Kochani, dwóch ludzi, może pod wieloma względami podobnymi do siebie, ale diametralnie innych. Wiecie, jaki jest sposób na wykrycie różnicy pomiędzy tymi dwoma osobami? Jest to szczegółowa analiza postępowania jednego z nich i to wcale nie mądrego, głupiego. A kluczem do zrozumienia tego wspomnianego człowieka jest samo słowo głupi. My się zżymamy często, jeżeli ktoś wypowiada słowo głupi. Biblia zniechęca nas, wręcz przestrzega przed tym, żebyśmy nie mówili na innych, nazywając ich w ten sposób. Ale kiedy doszukujemy się znaczenia tego słowa w Biblii w pierwszej kolejności, kojarzy ona nam się z psalmem 53, gdzie jest napisane: głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. Mam taką nadzieję, że nie ma tutaj w Kościele człowieka, który ma filozofię życia polegającą na stwierdzeniu: Boga nie ma, Bóg nie istnieje. Mam taką nadzieję, że ci, którzy słuchają teraz przed swoimi monitorami komputerowymi bądź w radio CCM, nie ma pośród was kogoś, kto wychodzi z założenia w oparciu o filozofię życia: Bóg nie istnieje. Wiecie, tak było, że w momencie, kiedy Darwin wynalazł swoją słynną teorię ewolucji, świat poszedł dalej, robiono wszystko, żeby Boga wyrugować z funkcjonowania, z historii świata. Teraz coraz więcej naukowców, mówiąc choćby nawet o kwestii początku świata, mówi bardzo jednoznacznie: za tym ktoś musi stać. Możesz go nazwać siłą sprawczą, jeżeli słowo Bóg nie przejdzie ci przez gardło. Ale Bóg jest. I to, że ten świat powstał do życia, jest jednym z dowodów na to, że Bóg istnieje. Kochani, Biblia więc mówi, nazywając głupiego kogoś, kto neguje w ogóle funkcjonowanie i istnienie Boga. Ale okazuje się, że głupimi są nie tylko ci, którzy negują Boga, mówiąc, że Boga nie ma, ale głupimi mogą być także ci, którzy znają słowo i na tym się zatrzymują i to im wystarczy. Którzy są bardzo dobrymi teoretykami, gdy chodzi choćby nawet o znajomość słowa. Którzy na przykład słuchają słowa. Możesz słuchać słowa. Ja mogę słuchać słowa i mogę być głupi. To nie są moje określenia. Pan Jezus mówi, ty masz nie tylko być tym, który słucha. Masz być tym, który żyje według tego, co słyszy. Który postępuje według tego, co czyta. W swoim chodzeniu za Bogiem, w swoim chodzeniu za Panem Jezusem, nikt z nas nie może zatrzymać się na tym, że tylko słucha. Mam coś z tym zrobić. Jeżeli tylko jestem tym, który słucha, to Pan Jezus mówi o nas: każdy, kto słucha moich słów, nie wykonuje ich, będzie przyrównany do męża głupiego. A życie pokazuje, że takich głupich jest bardzo wielu. Takich głupich w kościołach też jest bardzo wielu, którzy tylko słuchają. Co więc charakteryzuje głupca, gdy chodzi o to podobieństwo? Kilka rzeczy. Popatrzcie do tekstu. Człowiek taki się śpieszy. On nie ma czasu na to, by czekać.
Ale ktoś może zapytać, chwileczkę, ale czy to źle? Wykorzystuje czas, tego czasu ma bardzo mało. W końcu sama Biblia mówi, wykorzystujcie czas, gdyż dni są złe. Ta umiejętność więc tylko dobrze o nim świadczy. Kochani, jest jednak zasadnicza różnica pomiędzy umiejętnym wykorzystywaniem czasu, a pośpiechem, lekceważeniem, które ma wpływ na niechlujne bądź niepoważne przykładanie się do tego, co robimy, albo do tego, co mamy do zrobienia. Jeżeli popatrzymy do tego podobieństwa, grunt piaszczysty dla głupiego budowniczego jest bardziej atrakcyjny i łatwiejszy. Stąd całą energię włożył w zrobienie czegoś, co może wyglądało efektownie, co robiło wrażenie. Zajęło niewiele czasu, ale jak się później okazało, nie przetrwało próby. Jeżeli coś ma być dobre, to musi być temu poświęcony czas. Jeżeli coś ma być mocne, coś, co nam daje gwarancję, to musimy do tego podejść poważnie, bez lekceważenia. Kochani, ten człowiek podszedł do tego w kategoriach, można zrobić taniej, szybciej, prościej, a efekty będą takie same, a w dodatku wszystkich powalą. Owszem, efekty te wizualne musiały być takie same, ale tylko do pewnego momentu, bo tu nie chodzi o szybkość, nie chodzi o wygląd, chodzi o jakość i o bezpieczeństwo. Gdy idzie o nasze życie, nie trzeba filozofii, żeby stwierdzić, że Pan Jezus nawiązuje do życia człowieka. Gdy chodzi o nasze życie, nie chodzi o efekciarstwo. Nie chodzi o to, żeby zrobić na kimś, wywrzeć wrażenie, żeby to było efektowne. Nie chodzi o to, jak go przeżyć w sensie szybkości, ale chodzi o to, abyśmy mieli świadomość, że najważniejszą rzeczą jest jakość i bezpieczeństwo. Czy na mocnym fundamencie, twardym podłożu, jakim jest Bóg, Jezus, Jego Słowo, można budować i czy jest to zabezpieczenie dla każdego z nas? Kochani, każdy z nas prowadzi swoje życie na własny rachunek. Każdy z nas ma swój własny scenariusz na życie i bardzo często chodzi o to, że robimy wszystko, żeby wywrzeć na kimś wrażenie. I wielu ludzi wywiera na nas wrażenie. Ale w życiu nie chodzi o to, żeby wywrzeć na kimś wrażenie, na kimś, czyli na drugim człowieku. Chodzi o to, czy wywieramy, czy nasze życie na Bogu wywiera wrażenie. I jakie robi wrażenie to nasze życie na Bogu. Popatrzmy dalej na tego człowieka. Nie przyjmuje żadnych pouczeń, zaleceń i rad, jak również nie chce korzystać z doświadczeń innych. Ja wiem, że poczucie wartości, tego, że ja coś potrafię, jest bardzo potrzebne. Natomiast przejawem głupoty jest, że jestem zamknięty na pouczenia i doświadczenia innych. Ten głupi budowniczy wie wszystko najlepiej. Na wszystkim zna się najlepiej. Nie zważa więc na podstawowe przepisy, reguły, zasady i zalecenia, jakie rządzą budową domu i całą jego konstrukcją. Gardzi tym, lekceważy to wszystko. Powiedzielibyśmy, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że te domy funkcjonują, budowane są w bliskiej odległości. I tak myślę. To nie jest nigdzie napisane, ale tak myślę, że jeżeli budowali w jednakowym czasie, to musieli rozmawiać ze sobą. I ten, który budował, kopał głęboko, zwracał uwagę swojemu sąsiadowi, jak wielce nieroztropną rzeczą, wręcz głupią jest stawianie budynku już nie tyle na piasku, ale przede wszystkim bez solidnego fundamentu. Jesteście z Izraela. Kiedy byliśmy w Izraelu w październiku w zeszłym roku, naszym oczom pokazał się pewien widok, o którym czytałem w jednym z przewodników po Izraelu. A w jednym z przewodników czytałem tak. W Izraelu budowniczy musi umieć przewidywać. Istnieje tam wiele potoków, w których koryta w lecie wyglądają jak piaszczyste wąwozy, ale w miesiącach deszczów, w okresie października, listopada, przewalają się przez nie nurty niezwykle wartkiej wody. Trzeba się dobrze zastanowić, gdzie zbudować dom. Być może, że w piaszczystej kotlinie wyglądałby ładnie. Jeśli jednak nieprzewidujący człowiek zbudowałby dom w wyschniętym korycie potoku bądź rzeki, to w zimie budynek taki zostałby rozwalony. Istnieje także pokusa budowy domu na gładkiej powierzchni piasku, bez głębokiego fundamentu, sięgającego skały znajdującej się poniżej. W ten sposób prowokowałoby się jednak tylko nieszczęście, bo tylko dom zbudowany na trwałym fundamencie może w takich warunkach ostać się przed nagłymi atakami burzy i żywiołu. Wracaliśmy z nad Morza Martwego do Jerozolimy.
I w pewnym momencie, kiedy kąpaliśmy się w Morzu Martwym, niebo było aż czarne i gdzieś kilkadziesiąt kilometrów dalej musiało mocno padać. I kiedy jechaliśmy autobusem do Jerozolimy, droga schodziła niżej i w pewnej chwili zauważyliśmy, że jest kolumna samochodów, które czekają. Bo co się okazało? Że wystchniętym korytem rzeki nagle szły masy wody, które zabierały ze sobą wszystko. Pierwszy raz widzieliśmy coś takiego. Dla was być może jest to zupełnie normalne. Ale dla mnie było to potwierdzenie i dla nas, którzy braliśmy udział w tej wycieczce, było to potwierdzenie tego, jak ważną rzeczą jest budowanie na właściwym gruncie. Coś może wydawać naprawdę się wspaniale. Stąd też jest to przejście do kolejnej cechy. Ten głupi budowniczy jest krótkowzroczny i nie potrafi przewidywać. Nie przewiduje, co się może wydarzyć. Jeżeli zbuduje na piasku, jeżeli zbuduje w wyschniętym korycie rzeki, coś się może wydarzyć. Może przyjść nagły deszcz i ten dom runie. Co z tego, że ten człowiek miał najszczersze chęci? Co z tego, że włożył w swoją pracę sporo wysiłku? Co z tego, że dysponował wspaniałymi planami? Okazał się głupcem, który stracił cały dorobek swojego życia i to na własne życzenie. Bo nie docenił jednej zupełnie niewidocznej rzeczy, mianowicie, że bezpieczeństwo budynku nie jest uzależnione w wielkim stopniu od jakości materiałów, które użyte są do jego wykończenia, ale od tego, na jakim fundamencie został postawiony. Materiały są bardzo ważne, ale jeżeli postawisz na złym fundamencie, wszystko się zawali, wszystko runie. Pan Jezus powiedział, że takim sprawdzianem wytrzymałości w tym podobieństwie okazały się ekstremalne warunki. Ulewny deszcz, wezbrane rzeki, potężne wiatry. Jak mamy rozumieć obraz tej nawałnicy, wielkiej burzy? W dwóch aspektach. Pierwszym jest kwestia przyszłości, sądu. Kiedy człowiek stanie przed Bogiem, to jest ta nawałnica. To jest ta potężna burza. I drugi, bardzo nawet wyciągnięcie ręki, bardzo współczesny w kontekście problemów i trudnych doświadczeń, przez które nieraz trzeba nam przechodzić, czyli nasza codzienność. Przyszłość i nasza codzienność. Popatrzmy na ten pierwszy, gdy chodzi o sąd. W Starym Testamencie burza często wyobrażała Boży sąd. Jeżeli popatrzylibyśmy choćby nawet do Izajasza, Izajasz 28. Oto przychodzi od Pana ktoś mocny i potężny, jak burza gradowa, jak niszczący huragan, jak ulewa potężnych, rwących strumieni, ta rzuci ich z mocą na ziemię. Że będziesz nawiedzony przez Pana zastępów grzmotem i wstrząsem i głośnym hukiem, huraganem, wichrem, płomieniem ognia pożerającego. Czy Izajasz 30, odezwie się Pan swoim potężnym głosem, ukaże ciosy swego ramienia, w zapalczywości gniewu, w płomieniu pożerającego ognia, wśród burzy, ulewy ciężkiego gradu. Również w późniejszej literaturze judaistycznej wydarzenia dni ostatecznych przedstawiane były jak szalejąca burza. A jeżeli chodzi o drugi aspekt, sami dobrze wiemy, że życie nas zaskakuje. I że być może na widnokręgu nie mamy jakichś trudnych doświadczeń, ale nieraz one mają miejsce i pojawiają się nagle i nas przytłaczają. Kiedy trzeba sprostać problemom, nieraz wielkim tragediom. Zanim to nastąpi, muszę budować tak swoje życie, żeby miał świadomość, że kiedy zostanę skonfrontowany z doświadczeniem, to potężne uderzenie uderzy w mój budynek, ale fundament, którym dla mnie jest Bóg, Pan Jezus, nie pozwoli, żeby ten budynek mojego życia się zawalił. On może się zachwiać, ale on się nie zawali, bo zbudowany jest na fundamencie, którym jest sam Bóg, sam Jezus, Jego Słowo. Kochani, mówiąc krótko, to podobieństwo, a z drugiej strony nasza rzeczywistość i codzienne życie pokazują bardzo boleśnie, na czym tak naprawdę budujemy. Mówi się o krzywej wieży w Pizie. Znacie ten widok. I zastanawiano się, co się dzieje, że ta wieża się chyli. I masę pieniędzy wydano na techniki zapobiegające zawaleniu. I w końcu znaleziono powód, przyczynę jej stałego pochylania się. Słabe fundamenty. Potężny widok, wspaniała architektura, słabe fundamenty. Po raz kolejny okazało się,
że najważniejszym elementem domu jest fundament. I to jest prawda, o której mówi Boże Słowo. I Stary, i Nowy Testament. Ta wspomniana część konstrukcji, która często wydaje się nieistotna, ponieważ jej nie widać, stanowi najważniejszy element ze wszystkich. Jeśli fundament jest źle wykonany, wszystko będzie się chwiało i nie wytrzyma próby czasu, gdy chodzi o doświadczenia trudności, ale gdy idzie też o tym, że staniemy przed Bogiem. Kochani, jeżeli tylko słucham, a nie wprowadzam w życie tego, co słyszę, jeżeli to, co słucham, nie ma praktycznego przełożenia na moje życie, jestem głupcem. Wolę zacząć od siebie, żeby tak powiedzieć. Ale teraz wrócę się do ciebie. Jeżeli tylko słuchasz i nie kierujesz się w życiu tym słowem, które słyszysz, jesteś głupcem. Kochani, to, na czym budujemy, będzie szczególnie widoczne w chwili próby, a taką próbą często jest śmierć, odchodzenie. W związku z tym, że jestem już 30 lat prawie pastorem, dane mi było być przy odchodzeniu wielu ludzi. I wierzcie mi, jest zasadnicza różnica, kiedy odchodzi człowiek, który wie, gdzie idzie, dla którego fundamentem w życiu był Pan Jezus, był Bóg i który wypowiada słowo: Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha swego. A dane mi było być przy śmierci ludzi, którzy odchodzili niepojednani z Bogiem. I nieraz nie chciejcie tego widzieć. Nie chciejcie tego przeżywać. Kiedy śmierć uderza fundament w życie i kiedy okazuje się, że człowiek jest bankrutem, bo uświadomił sobie, że całe życie przegrał, bo budował na niewłaściwym fundamencie. Na jakim fundamencie budujemy swoje życie? Ten, który słucha, nie wykonuje moich słów, przyrównany jest do męża głupiego. Ten dom może wygląda wspaniale, ale kiedy przyjdą nawałnice, kiedy przyjdzie burza, ten dom się całkowicie podda, zostanie zniszczony. Będzie ruina. Z tego nic nie zostanie. A ten, który budował na fundamencie, na opoce, na skale, na mnie, przyrównany jest do męża mądrego. Bo kiedy przychodzą burze i nawałnice i uderzą w ten dom, dom ten będzie stał. Dlaczego? Nie dlatego, że mury ma mocne, ale dlatego, że stoi na fundamencie, którym jestem ja sam. Kochani, chciejmy pomyśleć, żebyśmy w ogólnym rozrachunku, kiedy będziemy podsumowywali swoje życie albo kiedy trzeba nam będzie stanąć przed Bogiem, żebyśmy nie wyszli na głupców, ale żebyśmy wyszli na mądrych, przewidujących, pokornych. Tych, którzy budują swoje życie na Panu Jezusie i którzy prowadzą to życie z Panem Jezusem. Niech was Bóg błogosławi. Amen. Będziemy się modlić. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że dajesz nam Twoje słowo i nie chcesz, abyśmy tylko słuchali. Ale nawet jeżeli to słowo zachęca nas do drastycznych kroków, do poprzestania czegoś, co Tobie się nie podoba, Panie, spraw, żebyśmy to robili, dlatego że tak mówisz w swoim słowie. A chcesz, abyśmy byli przyrównani do męża mądrego. Panie, Ty wiesz, na czym buduje każdy z nas swoje życie. Ty wiesz, jak często chcemy zrobić wrażenie na innych. Ty wiesz, jak często nie potrafimy sobie radzić w momencie kryzysu, doświadczenia, trudności. Panie, daj, abyś Ty był tym najmocniejszym fundamentem. Abyśmy wszelkie zaufanie, całe swoje życie oddali w Twoje ręce. Prosili Cię o Twoją obecność, o Twoją ochronę. Panie, żebyś Ty sam był też i takim najmocniejszym materiałem, w oparciu o który nie tylko będziemy mogli budować, ale który pozwoli nam patrzeć z ufnością w przyszłość i wieczność. Dziękujemy, że mówiłeś do każdego z nas, że poruszałeś nasze serca. I Panie, jeżeli zachęcasz nas do przemyśleń, do zmian,
daj nam też determinację, abyśmy temu Twojemu głosowi byli posłuszni. Twoje ręce polecamy i to kończące się nabożeństwo, kiedy będziemy wychodzić z kościoła, kiedy będziemy wracać do domów, kiedy, Panie, wchodzić będziemy w nowy tydzień, abyś nie tylko nam towarzyszył, ale rzeczywiście, Panie, byś wypełniał nasze myśli, abyś nas cały czas zmieniał, abyś nas używał tam, gdzie nas stawiasz. Tak gorąco chcemy polecić Twoje ręce i naszych przyjaciół z Izraela, którzy są pośród nas. Chcemy Cię prosić, Panie, abyś spoczął swoim pokojem, błogosławieństwem na każdym z nich, abyś błogosławił ich najbliższych, których pozostawili w domach, abyś błogosławił Twój naród, tę ziemię, Panie, żeby mogli mieszkać w pokoju, w bezpieczeństwie, a przede wszystkim, Panie, żeby mogli odkryć, że to Ty jesteś Mesjaszem, tym, który był zapowiadany i który przyszedł. Chcemy ich błogosławić, tak jak chcemy błogosławić też siebie nawzajem. Dziękować Tobie za te wszystkie modlitwy, których wysłuchałeś, Panie. Ale też chcemy Cię prosić o tych, którzy potrzebują Twojego dotknięcia. Prosimy Cię o Ewę po operacji, o jej dzieci, o jej męża, szczególnie, Panie, o jej ciało, o zdrowie dla niej. Chcemy Cię prosić, Panie, o Gosię przed radioterapią. Dziękujemy Ci, że to, co najgorsze, nie miało miejsca w jej życiu, ale, Panie, tak błogosławimy ją i sprawiaj, żeby mogła być zdrowa. O zdrowie chcemy Cię prosić dla Marysi w trakcie leczenia. Chcemy Cię, Panie, prosić o Twoje dotknięcie, o takie zaufanie i o to, byś zabrał ból dla Bogusława z Rudy Śląskiej. Chcemy Cię, Panie, prosić o tych wszystkich, którzy są po operacjach, o Helenkę, o tych, których nie jestem w stanie wymienić imienia, prosić o tych, którzy są w żałobie, o tych, którzy przechodzą ciężkie doświadczenie. Chcemy Cię, Panie, prosić o prześladowanych chrześcijan, o prześladowany Kościół, abyś dawał siłę, Twoją ochronę, a nam, Panie, byś dawał takie poczucie takiego przymusu w Twoim znaczeniu modlenia się o tych ludzi. Błogosławimy Cię, wywyższamy, oddajemy Tobie chwałę i tak jeszcze razem do Ciebie wołamy. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas baw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże serc i myśli naszych w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen.